Jesteśmy po sześciu twoich rundach z Adamem Balskim w sparingu. Powiem tak, forma startowa jest, forma jest wysoka, ale szybko ci chyba w ringu nie zobaczymy. Forma na razie to jest jeszcze słaba. Sparing był dobry. Trenuję. Cały czas trenuję. Natomiast trenuję na razie tak dla siebie, bo jakby moja kariera do końca roku jest pod wielkim znakiem zapytania. Co będzie dalej, to zobaczymy. Ale wygląda na to, że raczej do końca roku nie zaboksujesz, tak? Bo wymogi Solent Event są takie, że jeśli miałbyś zaboksować, to kontrakt by ci się przedłużał, ty za bardzo na to nie masz ochoty i raczej trzeba czekać do stycznia. Oj, o co tam chodzi, to tak naprawdę nikt nie wie, więc zobaczymy. No na razie nie mam jakiejś konkretnej propozycji. Będzie konkretna propozycja, data, miejsce, będę się zastanawiał. Póki na razie nie ma, to nie chcę się wypowiadać. Nie będę ci się stawiał w głupiej sytuacji, żebyś na swojego pracodawcę źle mówił, więc ja powiem, co o tym myślę. Myślę, że absolutnie jesteś zaniedbany przez ostatnie półtora roku. Stąd moje pytanie, jeżeli poszłaby jakaś bardzo dobra oferta, rozważasz jeszcze w ogóle przedłużenie tej współpracy? Raczej nie. Takiej odpowiedzi się spodziewałem. No dobrze, co potem w takim razie, Mateusz, bo jesteś w wysokiej formie, jesteś w swoim prime, tak mi się przynajmniej wydaje, fizycznie, psychicznie, mentalnie, tak? To co potem? Masz jakieś na pewno oferty? Na pewno mi ich nie zdradzisz, przynajmniej przed kamerą, ale są już jakieś poważne oferty? Powiem ci tak, robię instruktora boksu, bawię się ostatnio w budowlanca, w ogrodnika, więc zajęć trochę mam. Może zostanę w boksie, może nie. Tak poważnie, nie wiem, no nie ukrywam, że nie jestem zawodnikiem ani wyboksowanym, ani porozbijanym, więc mógłbym spokojnie jeszcze trochę poboksować. No natomiast nie chcę boksować za pietruszkę, bo jak mam boksować za pietruszkę, to uważam, że w innej dziedzinie też sobie dam radę, więc szkoda zdrowia. Dziś ta twoja nieznaczna porażka z Beliu, z Kalęgą, trochę niedoceniani zawodnicy, potem się okazali mocni, to dodaje ci jakiegoś kopa, czy generalnie cały czas należysz do tej czołówki? Chyba jesteś trochę niedoceniany mimo wszystko na tym naszym krajowym podwórku. A no to przez niektórych fachowców to na naszym podwórku jestem co najmniej poza pierwszą dwudziestką, więc polskich cruiserów, więc to jest inna historia. Dzieliłem ring z kilkoma niezłymi zawodnikami i uważam, że jakoś tragicznie na ich tle nie wypadłem. Trochę w niektórych walkach mi brakowało szczęścia, trochę może nieraz czasu na przygotowania, może trochę mentalnie jakoś to nie poszło tak. Ale co, dalej trenuję, dalej wierzę w siebie. Uważam, że przy odpowiednim doborze rywali, przy odpowiedniej promocji jestem w stanie osiągnąć wysoki sportowy wynik. Właśnie te walki, dla mnie przegrałeś 113-115 z Kalęgą, wygrałeś 115-113 z Beliu. Obie walki bardzo równe. I teraz powiedz mi, co tam zabrakło Mateuszowi Mostarkowi, bo mam wrażenie, że nad jednym i drugim górowałeś jednak boksersko. Czego brakuje, żeby być tym mistrzem świata, takim przez duże M? To trudno, to naprawdę jest trudne pytanie. Sam chciałbym znać odpowiedź. Dlatego pytam cię z perspektywy czasu, szczerze mówiąc. Myślę, że z Beliu zabrakło mi trochę konsekwencji takiej, żeby w pewnym momencie przycisnąć, gdzieś podejść bliżej, zacisnąć zęby, spróbować go przełamać. Być może by mi się to udało. Jak widzisz tą walkę? Bo ja oprócz tego, że dałem ci 7 rund w tej walce, to myślę, że właśnie tam byłeś konsekwentny. Ta szczelna garda, ten pressing, to byłeś wyjątkowo według mnie konsekwentny. Ale myślę, że on był zrobiony przed czasem. Myślę, że po 10 rundzie do 11 rundy nie miał po prostu ochoty wychodzić. I on ci chyba coś powiedział zresztą, tak? Że go po dole gdzieś zapałeś, dobrze pamiętam? Przemkowi Osiakowi, ktoś mi tam świta. No mi takiego nic nie mówił. No w każdym bądź razie to była dobra walka. Teraz jest facet mistrzem świata, będzie boksował z Davidem Hayem za parę milionów funtów i tak można się bawić w zawodowy boks. No natomiast ja jestem, jak to się mówi, z pietruszką. Ale nic. A Kalęga? Kalęga? Nie wiem. Nie jestem bardzo tą walką
zawiedzony i nie dałem siebie 100% i nie wiem, czy to, co tam tak naprawdę zaważyło. To, co gorsza, po ostatnim gongu myślałem, że spokojnie tą walkę wygrywam, nie wiem, być może mnie to złudziło, że dużo tych ciosów blokowałem, ale jednak one nie dochodziły do celu, ale jednak robiły wrażenie na publiczności i na sędziach, więc to mogło być dla mnie trochę złudne. Ja biłem mało ciosów, ale precyzyjnych i wydawało mi się, że jestem precyzyjniejszy, celniejszy i sędziowie to docenią. Ale co, nie udało się. Zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość. Myślę, że jeszcze trochę poboksuję. Ale jesteś w takiej niezręcznej sytuacji, że kto by ci nie wziął, sprawisz mu sporo problemów, napędzisz stracha. Natomiast, żeby taki zawodnik mógł się wybić, to raczej do niego trzeba sprowadzać zawodników, czyli za tobą musiałby stanąć teraz ktoś poważny, kto będzie takich masternaków z Europy ściągał do ciebie, a nie żebyś ty jeździł do nich, tak? Bo generalnie takie równe walki zawsze pójdą 113-115 w plecy. No, przepraszam, że wtrącę, nie wiem, czy widziałeś punktację tego Bruka z Golovkinem. Jeden się wygłupił i dał pierwszą rundę Brukowi, także w Anglii wszystko jest możliwe. No to właśnie do tego samego chciałem nawiązać. Generalnie boks zawodowy, to ja uważam, że my, bokserzy, jesteśmy aktorami, ale tylko dla własnej publiczności. I jeśli jedziemy do Anglii, Moskwy czy RPA, to tam oni są swoich aktorów, więc ja tylko tam jeżdżę po to, by uczestniczyć w spektaklu, dostać jakąś gadżę i przyjechać z porażką. I to jest tak się, takimi prawami rządzi się zawodowy boks. Więc uważam, że nawet taka gwiazda jak jest Golovkin, to będzie miał słabszy dzień czy coś i też na wyjeździe może przegrać. Mieliśmy dowód, jeśli by ta walka toczyła się mniej więcej tak, jak się toczyła do ostatniego gongu, to kto wie, czy Gennady nie miałby porażki w rekordzie. No, fakt jest taki, że trzeba wytrzymać z nim 12 rund, co nie jest łatwe.